Miło panią widzieć po powrocie. Rozmawiałem z panią przed sezonem. Siedziała pani na krzesełku na konferencji prasowej. Miło, że stoi pani na nogach. Jak się pani czuje dzisiaj? Jak się biegało tutaj? Zdecydowanie. Stojąc, biegając na własnych nogach. Naprawdę uczucie jest bajeczne. Także dzisiaj się bardzo cieszę, że mogę uczestniczyć w Mistrzostwach Polski. Dzisiaj srebrny medal. Fantastyczna rywalizacja z Justyną Kowalczyk, z Martyną Galerą. Miejsce czwarte Marcelo, Miolanda, Marcin, z Zakopane. Mentochą, miejsce trzecie Kamil bardzo Góry, fajny, wyrównany MKS poziom Systemna. Sportowy. Miejsce drugie Andrzej Pradziak, UKS Arele bardzo mnie cieszy to, że udało mi się dzisiaj wywalczyć srebrny medal Mateusz Owaniak, UKS i przede wszystkim wracać i zdobywać medal. A jak, Socha, jak na trasie pani się czuła? Czy z natami wszystko w porządku? Czy dobrze trzymało? Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że trasa była bardzo wymagająca, warunki pogodowe również. Także troszeczkę było takiej loterii, jak i również wahania się pomiędzy nartami bez Novaxów a smarami. Ja zaryzykowałam, poszłam na smarach i byłam bardzo zadowolona. Co prawda, Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w biegach narciarskich. Trzeba powiedzieć, że ostatnie okrążenie było takimi bardzo wymagające resztkami sił. Niestety nie udało mi się idealnie pokonać ostatniego zjazdu tam. Niestety przewróciłam się, no ale to cieszę, że mimo tych strat na tym zjeździe udało się obronić tą drugą pozycję. Ta strata do Justyny ponad minuta to pewnie wzrosła przez ten upadek. No niestety upadek tak samo, no to tutaj pozbawia tych cennych sekund, a zwłaszcza w momencie, kiedy tak jakby jest bardzo długi zjazd i na tym zjeździe tak naprawdę zyskiwało się dopiero na początku tą prędkość. Ja tą prędkość niestety poprzez upadek wytraciłam. No ale to tak jakby to już jest za nami. Trzeba przede wszystkim popracować jeszcze nad tymi elementami, które no, technicznie sprawiają jakieś kłopoty i do przodu. Pewnie z wielkim głodem przystępuje pani teraz do rywalizacji, bo jednak przerwa była dosyć spora, ale proszę powiedzieć, czy teraz nic pani nie dokucza i czy teraz nadejdzie czas na taki całkowite przygotowanie do sezonu? No niestety jeszcze te sprawy zdrowotne nie są do końca wyprostowane. Jeszcze parę ważnych rzeczy jest do naprawienia. Aczkolwiek cieszy mnie to, że udaje się pogodzić jedno z drugim, czyli po prostu kontynuować trening i naprawiać to, co wymaga naprawy. Rozumiem, że nadal podtrzymuje pani to, że nie da się pani złamać. No jak widać, jestem tutaj. Jestem uśmiechnięta dzisiaj, jestem bardzo zadowolona z fajnych wyników sportowych i z tego, że udało mi się przygotować na tą część. Powodzenia.